Ale na koniec nasza ulubiona część. Nie będę! O! Siema, tu Edi i Gabryś, czyli bracia, no i oczywiście jest z nami Mister Koks. W dzisiejszym odcinku challenge, kto zbuduje lepszą wieżę z klocków. Jesteśmy oczywiście w klockowni, jest tutaj kilka tysięcy ogromnych klocków. I chłopaki, macie challenge do wygrania 1000 zł. W jaki sposób, co i jak, dowiecie się wy już za chwilę, a wy oglądając odcinek do końca, więc oglądajcie odcinek do końca. I pamiętajcie, będzie też hasło montażysty, więc nie przewijajcie, oglądajcie uważnie. No i co, zaczynamy. Dobra, słuchajcie, ja zaraz tutaj uruchamiam stoper. Będziecie mieli godzinę? Tak, będziecie mieli po godzinie czasu, możecie korzystać ze wszystkich klocków, które tutaj są. No, czyli klasycznie. A dla zwycięzcy jest 1000 zł, ale w taki sposób, że na naszym Instagramie, bracia Podłoga oficjalnie, jestem Gabryś, no i oczywiście Koksu97 wbijacie do chłopa, bo Koksu wraca na matę i tutaj na... Zaraz zobaczycie pierwsze ślady na odcinku. No, Koksu wybił sobie palec, zaraz wam pokażę. Zwycięzca dostaje 1000 zł, ale w taki sposób, że na Instastory nagramy po prostu odcinek, jak zabieram po prostu na zakupy na ślepo. Takie odcinki już były nieraz na YouTubie, więc zrobimy to na Instagramie. Ja mam pytanie, co a propos, czy będą to ankiety na naszych Instagramach? Tak jak to wcześniej robiliśmy? Ankieta będzie na Instagramie bracia Podłoga oficjalnie, to wy zadecydujecie, kto wygra, ale nie będziemy mówić, czyja wieża jest Gabrysia, no a czyja tak, jest Koksa. Po prostu było porównanie. Żeby było absolutnie uczciwie. Zobaczcie, klocków tutaj jest kilka tysięcy. Tu jest cała ściana klocków, tu. I zobaczcie ten tu zamek. Jest klocków, który jest zbudowany z samej Ty, Gabryś, zobacz, czy wejdziesz tutaj do środka. Patrz. Spróbuj, Gabryś wbija na wieżę. Czy wy też wchodzicie do domu oknem? Przecież można wejść tam drzwiami. Nie trzeba go wepchnąć. Nie! Hej! Gabryś! Co ty zrobiłeś? Nie, taki zamek. Dobra, już nie będę. Dobra, więc zobaczcie, klocków jest naprawdę w czym wybierać. I jeszcze tutaj jest most. Da się! Zobacz, po tym moście da się przejść. Normalnie. Dobra, zróbmy test. Robimy test tego mostu. Jeśli Koksu wejdzie na most i się most nie zawali, ale nie, wiecie co, ja zaryzykuję. Ja się położę pod mostem. Zaryzykuję. Nie róbcie tego w domu, nie róbcie tego w domu. Dobra, słuchajcie, ryzykuję. Nie, Adi, nie. Nie, nie. Zobaczcie, co ten wariat robi. Może też się stresuje, Gabryś. Możesz iść. Nie, ale dawaj. Co? Nie, ja nie mogę. Ale to jest wytrzymałe. To jest mega. Naprawdę to wygląda banalnie, jak się człowiek kładzie pod mostem, ale jak taki wielki Koksu idzie po tym moście, to ja czułem, że w każdej chwili może na mnie spaść. Ej, Koksu to wygląda jak taki monument, jak posąg. Doskonałość Koksa. Ale zobacz. Wiecie co, ja wejdę tutaj do Koksa w ogóle, bo też chcę sobie przejść. O rany, ale epicki jest ten most. Nie wiem, czy będzie. Kozacko. Pokaż tą ranę. Słuchaj, dzisiaj buduję jedną ręką. A, paluszek wybity. Ale jak wiemy, paluszek i główka to szkolna wymówka, więc budujemy, bierzemy się do roboty. Więc wy nie używajcie takiej wymówki przed subskrypcją kanału bracia, subskrybujcie kanał. Nie ma wymówki, że kogoś palec boli, po prostu się wciska i się subskrybuje kanał. Panie i panowie, dawno nie było takich odcinków, gdzie były jakieś pieniądze do wygrania, więc czas to zmienić. Czas, start. Macie godzinę, panowie, godzina czasu. I poszli, ruszyli. Dobra, Gabryś, jaki masz pomysł? Na razie będę chciał budować bardzo mocne podstawy z bardzo wielu klocków. Jednym kolorem zrobić, czy mieszane kolory? Nie, chyba mieszane. Ale to będą podstawy takie wielkie? Nie, Adi, spokojnie. Zobaczcie, chłopaki, z tych klocków to są takie, zobaczcie, mniejsze klocki i z tych klocków Adi, możecie robić uważaj sobie konstrukcję. Chyba żartujesz. I bum. I bum to jest taki lek na głowę. O, taki suchar dla naszego montażysty. Chyba, że to wrzuci w odcinek, to wy też teraz to oglądacie tego suchara, napiszcie w komentarzu i bum. O rany! Gabryś, gdzie na mój teren? Dzisiaj jest inna taktyka, Edi, słuchaj. Ostatnio, bo ja z tobą byłem w teamie, pamiętam. Tak, tak, był ten odcinek, piszcie w komentarzu, czy oglądaliście, jeśli nie, to wbijajcie. I pamiętam, że ten budynek był zbyt chaotyczny, ja jednak tutaj zadbam. Ale teraz wieża ma być. Wieża. A tak. Zrobisz taką wieżę, na której można stanąć? Tego nie wiem. Spróbuj, wieża, na której stanął Koko. Mogę zbudować wieżę, na którą można stanąć, ale na niektóre można stanąć tylko raz. To mój słucham. Dobra, dopiero minęło 2 minuty, więc macie pełną godzinę, można powiedzieć. Gabrysia, to będzie filar. Jaki projekt robisz? Ja robię mówisz... Adi wieżę Eiffla. Nie wiem, czy będzie idealne, chociaż postaram się. Ja wieżę Eiffla widziałem, powiem wam, na żywo, ale nie miałem cierpliwości stać w tej kolejce, żeby wjechać na górę, więc tylko sobie tam zrobiłem spacer. Powiem wam, że na zdjęciach wieża Eiffla mnie mega zachwyca, ale na żywo jakoś się
mnie nie porwała. Ciekawe, czy was porwie ta konstrukcja, którą zrobi Gabryś i czy on wygra, czy Gabryś wygra Koksu. Koksu robi tutaj taką, zobaczcie, bardzo solidną podstawę. Tak. Ale to będzie wieża kwadratowa podstawa, czy... A więc to jeszcze nie wiem. A, okej. Okay. Ja będę improwizował, wiesz? Pepe by się przydał, wiesz? Pepe Konstruktor, no Pepe Konstruktor to jest naprawdę, pozdrawiamy Pepulca oczywiście. Tak, bo ja znowu... Dzisiaj niestety nie zdążył dojechać. Dobra, słuchaj Eddie, zmiana planów, powiedziałeś, że możemy wykorzystać wszystkie klocki, które tutaj są, więc wykorzystam również te, które... Chcesz ten most wykorzystać? Tak, których się nie udało. Ej, ale to jest trochę cheat, Koksu trochę na cheatach leci. Ale no podstawę to będziesz miał epicką. Słuchaj, trzeba... Do samego sufitu. Jak idzie, szefie? No, na razie jest nawet git, chociaż mogłoby być lepiej. A na twoją wieżę będzie się dało wejść? Właśnie wątpię, no bo to musi być wieża, tak jakby, wiesz, przypominająca tą wieżę Eiffla, więc no, bardzo ciężko będzie wejść. Co robisz z tych klocków? Robię taki najpierw mniejszy projekt, aby po prostu zaplanować sobie to wszystko, aby miało to wszystko miejsce po prostu. Żeby to miało ręce i nogi, tak? Dokładnie tak. Czyli rozumiem, że to są nogi, tak? To są nogi i tutaj będzie bardziej taki szczyt, można powiedzieć. No, a na samej górze zobaczymy co. Okej, okay, spoko. Macie jeszcze dużo czasu? Na razie minęło... O, dopiero 8 minut. Wieża Koksa naprawdę potężnie się zapowiada, bo jest taka wysoka. Tutaj będzie można na samą górę wejść. Tak, stary. Postanowiłem, że zrobię okno, ale teraz się zastanawiam. Okno na świat. Że jest coraz wyżej, nie? Niedługo mi ręki zabraknie. O, Gabryś testuje, tak? Gabryś się zaraz zniszczy. Jestem... Robisz atak? Nie, testuję. Ej Gabi, ale coś tak te klocki krzywo. Powinniście się trochę streszczać, bo już minęło panowie 18 minut. Więc to się tak wydaje, ale zaraz już będzie połowa czasu i zaraz będzie koniec, więc proponuję tutaj żwawo. Zobaczcie efekty naprawdę, ale u Gabrysia zobaczcie jak to rośnie w oczach. Powiem ci Gabi, że to będzie kozacko wyglądać. Nie mogę się doczekać efektu, bo to będzie wyglądać jak autentycznie jak wieża Eiffla. Ale zobaczcie na drugiej sali tutaj w klockowni. Cały czas bracia na tapecie. Jest, zobaczcie, bracia. Elegancko. I ktoś zrobił, zobaczcie jak nas nie było, jaki fajny domek tutaj. Też jaki epicki. I to są te takie miękkie gąbki. Może 24 godziny w takim domku. W takim domku to bez problemu można by spędzić 24 godziny. W klockowni powiem wam, ja to lubię właśnie też te elementy. Bo te elementy przypominają mi trochę o mojej cyrkowej przeszłości. Oni tutaj można sobie... No ja chyba jestem za ciężki na to. Słuchajcie, ja wracam tutaj, a Koksu już do sufitu. Gdyby to był konkurs na najwyższą wieżę, albo kto pierwszy dotknie sufitu, Koksu byś wygrał. Tylko wiesz co, zastanawiam się, czy to wytrzyma przez godzinę. Ale grubo. Zobaczcie, tutaj projekt Gabrysia rośnie w oczach. I tymczasem, panowie, niecałe 30 minut zostało wam do końca. Pokażę wam teraz widok, który mam przed oczami i po prostu kusi mnie, żeby połaskotać Koksa pod pachą. Rozwaliłoby się wieża. I Koksu. Słuchajcie, moja konstrukcja jest duża, ale dosyć niestabilna i muszę tak już, ile nam zostało? Za 40 minut, tak? No jak? Nie, no jeszcze 25 minut. 25 minut, no to jeszcze tak 25 minut będę czekał do werdyktu. Serio, ale to ci ręce zdrętwieją. Ale nie, serio, tak już zostawiasz? Nie no, jeszcze rozkwijam, ale boję się stąd zejść, wiesz? Nie no, spróbuj. Boję się ruszyć. To jest twoja chwila prawdy. Koksu schodzi. Ach. Wszyscy cali? Wieża cała? Tak, moja wieża Eiffla też cała. Tyle roboty, Eddie. Tyle roboty. Ej, Koksu, zabieraj się do pracy, zostało ci 20 minut. On na palcach delikatnie, ale nie dał rady. Wszystko na marne, cała praca. Dobrze, że most został, tak? Tutaj wzmocnienie, tak? Żeby to tak, wszystko się trzymało. Tak, coś tutaj nie wypaliło, ale cały czas, ja przynajmniej mam nadzieję, że... Ale projekt wre, dobrze ci idzie. Ty, co ty robisz tutaj? Co ty robisz? Zobacz, jakie fajne klocuszki są. Idę teraz do mojej... To Koksu, nie robisz wieży, tylko siłownię. Dzisiaj ćwiczymy na odcinku. Ej, a może nagrajmy taki odcinek, gdzie idziemy z Koksem, całą ekipą, idziemy na siłownię. O, albo na matę. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście taki odcinek. To byłby fajny pomysł. Ej, dobra, teraz słuchajcie, to widać, czemu to jest wieża Koksa. Zobaczcie, sztanga. No i pięknie wygląda. Fajnie, fajnie to wygląda. Jak oceniasz projekt? Ja nie, no powiem ci, że takie uczciwe 2 na 10. Uczciwe, tutaj dzisiejsze słowo bardzo pasuje do mojej konstrukcji. Uczciwie wybudowane. Ale zobaczcie, jak się Gabryś stara. Dobra, Gabryś, zostało 15 minut. Naprawdę tak mało. Ale twoja wieża rośnie w siłę. Zdążysz? Się spieszyć.
Nie no, raczej myślę, że... O kurczę, zdążę. Adi, podasz klocka, proszę? Tak, trzymaj. Proszę. No, ale ty jesteś. Dziękuję, Adi. Zielonego. Dobra, słuchajcie, zostało już tylko 8 minut. Koksu już odpoczywa, wygląda to, że Koksu, to już gotowy jesteś? Chciałem się położyć w środku, wiesz, ale jednak nie jest na tyle szerokie. Tak, ja się odpoczywam. Tej Koksa wieża siłowa jest już gotowa. I zobacz, co robię. Ja robię pracę na wysokości. Koksu, wybacz, ale pożyczyłem twoje schodki, bo... Ej, powiem wam, że to przypomina wieżę Eiffle. Bardzo fajnie. I jeszcze tutaj chyba taki szpikulec na górze będzie, nie? No, postaram się coś ogarnąć. Kończę, ostatnia cegiełka. Ej, zobaczcie, jak to dobrze wygląda. Patrzcie. Wieża Eiffla. Wieżę. Wow. Co prawda wieża Koksa jest gigantyczna. Ciekawe, na co będziecie głosować. Ale Koksu, zanim jeszcze zrobię głosowanie, musisz wejść do tej wieży. Do tej tu. Gabrysiowi się nie udało i ją rozwalił. Ciekawe, czy Koksu wejdzie. Którym oknem? No tędy, drzwiami. Dawaj. Ej, Koksu się normalnie zmieścił do wieży. Ty, Koksu, ale mam pomysł. Poczekaj. Kiedyś był taki film Uwolnić Orkę, teraz jest film Uwolnić Koksa na naszym kanale. Co? Dobra, słuchajcie, wbijajcie nasz Instagram, bracia pod ogo oficjalnie, jestem Gabrysiakoksu97. Puszczamy tam teraz ankietę i to wy zadecydujecie, kto wygrywa odcinek. Okej, moi drodzy, słuchajcie, wieże wyglądają następująco. Wieża, to jest wieża numer 2 Gabrysia i wieża numer 1 Koksa. Panowie, obie wieże naprawdę zrobiły robotę. Ale kilkanaście minut głosowaliście teraz na Instagramie. Czas na wyniki. Uwaga, moi drodzy. Mamy wyniki. I uwaga, wieża, wy już widzicie wyniki. Zielona i wieża kolorowa, widzowie uznali, że obie były świetne, bo obie dostały głosy. Yes! Ale zwycięzca wynikiem 71%. Rany, ja nikomu nie dawałem, żeby nie było faworyzacji, ale dzisiaj jednak, moi drodzy, wygrała wieża Gabrysia. 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 70. Ej, nie! Ciężka praca jest doceniana. Wiesz co, ja dziękuję, ja się poświęcam dla was i robię to naprawdę dla was, ale Koksu, ja naprawdę za dużo ostatnio wygrywałem, dlatego... Zaczekajcie, stop, nie wierzę, że to Gabryś... Chyba żartujesz, Gabryś. Nie wierzę, że Gabryś to mówi. Nie wierzę to, co się dzieje. Gabryś oddaje wygraną. Naprawdę Gabryś oddaje wygraną? Naprawdę. A ja się wzruszyłeś po pokazie. Nie, no naprawdę. Ja jestem mega zaskoczony, naprawdę. Ej, dobra, nie wiem, o co chodzi, ale dobra, myślę, że po prostu no zwycięzcą był Gabryś, ale to, co zrobisz z nagrodą, to już jest twoja decyzja. Nagroda na naszym Instagramie, więc linki macie w opisie. Po prostu nagrodą z Koksem, aby nie czuł się smutny. Nagroda będzie na naszym Instagramie nagrana, czyli po prostu zakupy, na które przeznaczamy do 1000 zł na ślepo, więc wbijajcie na nasze Instagramy, niedługo będziemy to realizować. Siema! Ale na koniec nasza ulubiona część. Gabryś, masz 10 sekund, żeby wpaść do sąsiada w odwiedziny. O! Koksu. To była największa nagroda dla Gabrysia. Wiem, Koksu, ale to zrobimy w slow motion, rozwalanie wieży i wrzucamy to na Instagramy. Wbijajcie na Instagramy już teraz. Siema!